Redukcja przebarwień, redukcja zmarszczek, rozjaśnienie, ujednolicenie kolorytu skóry. Jak najbardziej w pełni możliwe w domu bez zasięgania medycyny estetycznej, masaży i botoksu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przebarwieniach i jednocześnie o redukcji zmarszczek i o takim kombo dzisiaj będziemy rozmawiać. Także najpierw będzie teoretyczna dawka wiedzy, a później kolejne kombo i polecenie kosmetyczne. Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o redukcji przebarwień w domu, początkową kuracją, która będzie również wykazywała bardzo silne właściwości przeciwzmarszczkowe, stymulujące syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, jakie również będzie silnie odnawiać skórę. Także jeżeli zmagasz się z problemem przebarwień, skóry dojrzałej, skóry, która się starzeje, jak i również chcesz zadziałać na swoją skórę bardzo silnie, regenerująco i odbudowywującą, to jak najbardziej zachęcam Ciebie do oglądania dalej. Na wstępie zaznaczę, że ten odcinek nie jest dla osób, które są w trakcie kuracji innymi kwasami, bądź w trakcie kuracji retinolem, ze względu na to, że w dzisiejszym kombo będzie przedstawione kombo złuszczające skórę, więc go nie można stosować w trakcie używania retinolu bądź innych kwasów. Także jeżeli nie stosujecie retinolu bądź innych kwasów, jak najbardziej to kombo będzie dla Was odpowiednie. A jeżeli chcielibyście przejść po retinolu bądź po innych kwasach na to kombo, to musicie odczekać tydzień po odstawieniu retinolu, jak i również innych kwasów, aby rozpocząć kurację tym kwasem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o przebarwieniach i o redukcji zmarszczek. Przebarwienia nie są łatwą sprawą. Przebarwienia nie są rzeczą, której się pozbędziemy w ciągu kilku godzin, kilku dni, kilku tygodni, ale jak najbardziej możemy je w pełni usunąć. Jak najbardziej w domowym zaciszu. Do tego jest potrzebna odpowiednia pielęgnacja stymulacyjna, odpowiednia pielęgnacja rozjaśniająca, odpowiednia pielęgnacja antyoksydacyjna, protekcja przeciwsłoneczna, cierpliwość, sumienność i konsekwentność. Bez tego ani rusz. Jak najbardziej. Także należy o tych elementach pamiętać, ponieważ no bez nich ani rusz. Porozmawiamy sobie dzisiaj o połączeniu kwasu tranexamowego, kwasu askorbinowego i matrixylu w pielęgnacji uderzeniowej redukcyjnej na przebarwienia, jak i również w pielęgnacji redukcyjnej na zmarszczki. Także będę rozmawiał o każdym składniku z osobna. Także zacznę od witaminy C. Dzisiejszy produkt, który będzie tutaj przedstawiony, będzie zawierał w swoim składzie czysty kwas askorbinowy, czyli witaminę C w formie niestabilnej, która bardzo szybko się utlenia, ale działa intensywnie i efekty jej działania pod kątem rozjaśnienia, rozświetlenia są natychmiast zauważalne. Kwasu askorbinowego nie polecam dla osób, które agresywnie reagują na ten kwas, z tego względu, że niektórzy nie mogą stosować kwasu askorbinowego w swojej pielęgnacji, ponieważ objawia się to rumieniem, zaczerwienieniem, jak i również podrażnieniem. Także kwas askorbinowy nie jest dla wszystkich, ale jeżeli się w tym odcinku dowiedziałaś bądź dowiedziałeś, że kwas askorbinowy nie jest dla Ciebie, bez obaw, ponieważ w następnych odcinkach będą kolejne komba do pielęgnacji skóry z przebarwieniami, jednocześnie z pielęgnacją anti-aging, z innymi odmianami witaminy C, także bez obaw, dla każdego coś innego. Także chcę rozpocząć również kwestią, że jest to pierwszy odcinek z typu redukcyjnych na przebarwienia. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o przebarwieniach, które nie są bardzo utrwalone, które są przebarwieniami świeżymi albo one są dość krótko na naszej skórze. W przypadku przebarwień utrwalonych to kombo da efekty, ale da efekty na poziomie 50%. I bardziej to kombo w przypadku utrwalonych przebarwień zadziała przeciwzmarszczkowo, czyli będzie silnie regenerowało skórę, zapewniało efekt Botox-like, jak i również będzie silnie stymulowało syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, jak i również fibroplastów. Należy mieć na względzie też tą informację, że jeżeli na skórze są przebarwienia, skóra nie potrzebuje tylko i wyłącznie terapii rozjaśniającej. Skóra również potrzebuje stymulacji syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, aby redukcja przebarwień następowała w sposób prawidłowy.
ponieważ nie pozbędziemy się przebarwień, kiedy nasza bariera lipidowa jest uszkodzona, kiedy naszej skórze brakuje substancji podporowych, kiedy nasza skóra ma bardzo duży spadek kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, jak i również poziom produkcji fibroblastów i komórek macierzystych jest zdecydowanie za mały. Najpierw trzeba się skupić na intensywnej stymulacji skóry, stymulacji kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, jak i również de facto fibroblastów, a później też walczyć jednocześnie uderzeniowo, redukcyjnie na przebarwienia. Jak najbardziej kombo, które dzisiaj przedstawię, mogą osoby z melazmą jak najbardziej również używać, także nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Posłuchajcie, witamina C w formie kwasu askorbinowego, mimo tego, że jest niestabilną witaminą C i ona bardzo szybko się utlenia, jest bardzo silnie działającą substancją czynną, ponieważ ona penetruje do skóry właściwej w ciągu 20 sekund i pozostałości, które po prostu nie zdążyły się wchłonąć, one się utlenią, ale część kwasu askorbinowego jak najbardziej spenetruje do skóry właściwej i będzie wykazywało bardzo silne właściwości stymulujące produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, jak i również rozjaśniające. Także jak najbardziej kwas askorbinowy działa w redukcji przebarwień, ale na jego efekty trzeba troszeczkę poczekać. Kwas askorbinowy również wykazuje bardzo silne właściwości przeciwutleniające, redukujące przebarwienia, rozjaśniające skórę, jak i również walczące z niekorzystnymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Smog, różnego rodzaju spaliny, zanieczyszczenia środowiskowe i chroni naszą skórę przed stresem oksydacyjnym, czyli mamy tutaj zachowane działanie antipolution. Czyli mamy skórę chronioną przed oczywiście negatywnym działaniem środowiska zewnętrznego. Mamy tutaj silną stymulację produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, jak i również bardzo silną regenerację i przebudowę komórkową skóry. Także kwas askorbinowy jak najbardziej w pełni wykazuje takie właściwości rozjaśniające przebarwienia, mimo tego, że jest niestabilną substancją, wykazuje takie właściwości. Można ją stosować w dziennej pielęgnacji, tą formę witaminy C, pod warunkiem, że na to zostanie zaaplikowany SPF 50. Stosowanie witaminy C w dziennej pielęgnacji i stosowanie filtrów jednocześnie powoduje to, że witamina C wzmacnia stabilność i działanie SPF-ów. Czyli SPF-y mają swoją skuteczność podwyższoną o około 15% niż klasycznie SOTE zaaplikowane na skórę, jak i również stabilność witaminy C powoduje stabilność filtra o 2-3 godziny dłużej, jeżeli chodzi o protekcję przeciwsłoneczną, czyli filtry nadzwyczajnie w świecie dłużej nas chronią, kiedy są zaaplikowane na witaminę C w naszej pielęgnacji. I jak najbardziej jest to bardzo ważny element, który należy podkreślić. Jeżeli macie skórę z tendencją do pojawiania się przebarwień i różnego rodzaju plam na skórze, nie możecie zapominać w żadnej porze roku o faktorze SPF 50. Nieważne, czy na niebie jest słońce, czy go nie ma, jesteśmy narażeni na promieniowanie. Czy to lato, wiosna, jesień, zima. Koniec, kropka, temat bezdyskusyjny. SPF 50 powinny być stosowane przez cały rok, aby zapewnić skórze 100% fotoprotekcję przed negatywnym działaniem środowiska. Mając na względzie to, że stosując śmieciowe SPF-y, które mają dodatkowo substancje niszczące barierę lipidową, m.in. alkohol denaturyzowany, nie chronicie swojej skóry. Ponieważ filtr, mimo wykazywania właściwości ochronnych, on ma też pełnić funkcje regenerujące skórę, ok, ale nie niszczyć barierę lipidową. Czyli teraz wyobraźmy sobie, mamy SPF 50, który ma nas chronić i on ma tam mikroplastiki i tam ma jeszcze alkohol. Powiedzcie mi, jaka tutaj zachodzi regeneracja skóry? Żadna. Ponieważ alkohol denaturyzowany zawarty w SPF-ie niszczy barierę lipidową, a na wstępie samego tego filmu powiedziałem, że najważniejsza jest odbudowa BHL, silna regeneracja i stymulacja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Także jeżeli mamy być zadowoleni w pełni z efektów rozjaśniającej kuracji na przebarwienia, musimy stosować w pełni świadomą pielęgnację. Żadne filtry z alkoholem, z mikroplastikami, tylko filtry realnie działające. Na przykład dla skór bardzo suchych, odwodnionych Taupe Lumi Filter SPF ze względu na swoją taką gęstą konsystencję. Dla skór tłustych Taupe My Skin Changer SPF 50. Facebook Skin Dopamine SPF 50. Bardzo fajny, lekki krem z 3 rodzajami kwasu hialuronowego. Super krem. Pharmaceris Medic SPF 100. Błękitno-białe opakowanie. Mega krem SPF, który też skutecznie chroni. Jest to wyrób medyczny.
Także jak najbardziej. Bielenda Beauty Molecules SPF 50 serum w kroplach o faktorze SPF 50. Genialne składowo produkty. Następny produkt z takiej kategorii już droższych SPF-ów to Łamisa SPF 50. Jeżeli szukaliście takiego produktu za granicą, to Łamisa SPF 50 jest genialnym kremem ochronnym. Także bez filtrów tak naprawdę ani róż. Bez filtrów cała kuracja, cała pielęgnacja nie ma sensu. Ona nie ma żadnego sensu. Nie pozbędziecie się w żadnym wypadku przebarwień, a nawet jeśli Wam się udaje się ich pozbyć, to pojawią się kolejne. Ponieważ protekcja przeciwsłoneczna jest bardzo, bardzo potrzebna. Nie tylko pod względem estetycznym i pod względem ochrony skóry przed przebarwieniami, ale również stanowi to też główną profilaktykę przeciwzmarszczkową. Ponieważ wtedy nie jesteśmy narażeni na działanie negatywne promieniowania słonecznego, które wywołuje fotostarzenie się skóry. Także SPF-y są też bardzo kluczowe w prewencji przeciwzmarszczkowej i w kwestii rozjaśniania przebarwień i redukcji przebarwień. Także kwestia filtrów i witaminy C została już poruszona. Przejdziemy sobie do znanego składnika aktywnego, czyli do peptydu, jakim jest Matrixyl. Jak już Wam wcześniej mówiłem w swoich wykładach, Matrixyl działa jak botox. Blokuje neuroprzekaźniki odpowiedzialne za pojawianie się zmarszczek, jak i również najsilniej z peptydów blokuje mediatory stanów zapalnych. Także jak najbardziej blokowanie mediatorów stanów zapalnych przy skórze, która ma dużą tendencję do pojawiania się przebarwień, ma bardzo duże znaczenie. Także jak najbardziej stymulacja skóry Matrixylem w tej terapii uderzeniowej przeciw przebarwieniom i redukcyjnej jak najbardziej ma w pełni sens, ponieważ mamy tutaj działanie silnie oddziaływujące na kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, na fibroblasty, jak i również mamy działanie blokujące mediatory stanów zapalnych, czyli uodparniamy naszą skórę na ewentualną możliwość pojawiania się stanów zapalnych w przyszłości. Także działanie mamy tutaj zbilansowane. I ostatni składnik, o którym porozmawiamy, zanim przejdę do przedstawienia Wam kombo, jest to kwas traneksamowy. Kwas traneksamowy skutecznie rozjaśnia przebarwienia. Według badań naukowych już po 6-miesięcznej terapii zauważalna jest redukcja przebarwień o 11%. Ale to jest bardzo dużo, ponieważ nie skupiamy się tutaj na obszarze liczenia na całej skórze, ponieważ na całej skórze nie ma przebarwień. Choć są takie przypadki. Jeżeli chodzi o jakieś punktowe zmiany przebarwieniowe, no to 11% jest to bardzo, bardzo dużo, biorąc pod uwagę całą powierzchnię skóry, gdzie no niekoniecznie na całej powierzchni są przebarwienia. Kwas traneksamowy wykazuje delikatne działanie mikrozłuszczające, czyli Wy się po nim nie złuszczacie, skóra Wam nie schodzi, złuszczanie następuje w formie mikro, czyli Wy tego złuszczania w ogóle nie widzicie. Ono jakbyście tak naprawdę umyli buzię rano żelem i tą wodę, którą byście spłukali twarz, wzięli na badanie, to tam by wykryto miliard suchych skórek, miliard martwych komórek na skórka, bo one w ten sposób są usuwane przez kwas traneksamowy. Ale kwas traneksamowy blokuje oczywiście namnażanie się tej melaniny w miejscu skupiskowych podatnych na przebarwienia, jak i również powstrzymuje melazmę, choć jej nie wyleczy, oczywista oczywistość, ale bardzo silnie również przebudowywuje skórę i również działa silnie przebudowywująco na kolagen, elastynę i kwas hialuronowy. Także w dzisiejszym kombo, które Wam przedstawię, będą trzy komplementarne produkty do stosowania w noce bez kwasu traneksamowego, kwas traneksamowy 3 noce po rząd w tygodniu i antyoksydanty i kwas askorbinowy w dziennej pielęgnacji. Ale jak już Wam powiedziałem, jeżeli Was kwas askorbinowy podrażnia, nie martwcie się, to kombo nie musi być dla Was. W następnych filmach będzie kombo dla osób, których skóra nie toleruje kwasu askorbinowego. Także pomyślałem tutaj o wszystkich, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych tutaj obiekcji, ponieważ tworząc komba kosmetyczne dla Was jak najbardziej biorę pod uwagę każdą ewentualność i każdy możliwy problem skórny. Także na temat każdego problemu skórnego będą pojawiały się de facto oddzielne, specjalnie dostosowane komba pielęgnacyjne, które w zdecydowany sposób poprawią kondycję Waszej skóry, odnowią Waszą skórę, przebudowują Waszą skórę, silnie ją zregenerują, zrekonstruują, jak i również rozjaśnią przebarwienia, ponieważ na temat kombo będzie bardzo dużo filmów, ponieważ będą komba na trądzik różowaty, będą komba na aknegezę, czyli na aknę tardę, będą produkty do skóry naczynkowej, będzie bardzo dużo tego komba. Także jak najbardziej nie musicie się o to w pełni bać. Także moje komba będą polegały dzisiaj na przedstawieniu Wam, pozwólcie, kaweczka,
trzech produktów pielęgnacyjnych. I jeżeli macie bardzo intensywne przebarwienia, możecie to kombo zastosować, ale to będzie kombo przygotowawcze, waszą skórę na mocniejsze działanie w pewnym okresie przyszłościowym, kiedy przedstawię mocniejsze kombo na przebarwienia. W przypadku mocno utrwalonych przebarwień, to kombo, które dzisiaj przedstawię, będzie takim kombem przygotowywującym skórę do walki. Czyli da efekty, ale ono bardziej przygotowuje skórę do walki mocniejszej, która będzie przeze mnie również zaprezentowana de facto na kanale. Ale jeżeli macie przebarwienia nieutrwalone bądź małe, nie są bardzo napigmentowane, to kombo już jak najbardziej w pełni spowoduje pozbycie się przebarwień w ciągu. Tak naprawdę po jednym zastosowaniu już zauważycie efekt rozjaśnienia, bo to jest w zupełności normalne przy kwasie askorbinowym i kwasie tranexamowym, to jest w zupełności normalne. Te efekty z dnia na dzień będą postępować. Później na pewien czas one się zatrzymają, to jest w zupełności normalne, nie zniechęcajcie się, zdecydowanie. Nie bójcie się, nie myślcie, że to przestało już na Was działać. To działa, tylko w pewnym momencie jest taka pauza, że nie widzicie efektów, a później te efekty znowu lecą. Także jak najbardziej to kombo będzie polegało na oczyszczeniu skóry twarzy żelem. Jeżeli będzie ono też stosowane wieczorem, bo wiadomo, mamy tutaj kwas tranexamowy, no to demakijaż i oczyszczanie. I teraz Wam wszystko tłumaczę. W przypadku nocnej pielęgnacji, 3 noce pod rząd w tygodniu, po oczyszczeniu skóry twarzy, nie nakładacie toniku. I nakładacie produkt keratolityczny, który blokuje namnażanie się melaniny. Jest to Mi Plus Tranexamic Acid. Czyli bez tonizacji, bezpośrednio po oczyszczeniu skóry twarzy, na noc nakładacie ten produkt marki Mi Plus. On jest dostępny w Rossmanie, kwas tranexamowy. I na niego nie nakładacie w zupełności nic. Dajecie mu sauté podziałać. Sauté. Jeżeli będziecie czuli po godzinie, po dwóch jakieś ściąganie, można nałożyć zwykły, prosty krem nawilżający, ale bierzcie pod uwagę to, że on osłabi działanie kwasu tranexamowego. Także jeżeli chcemy w pełni wykorzystać potencjał działania kwasu tranexamowego, to stosujemy go sauté. 3 noce pod rząd w tygodniu, czyli na przykład poniedziałek, wtorek, środa, kwas tranexamowy na noc bezpośrednio po umyciu, bez toniku. Na dzień myjemy buzię, tonizujemy buzię, nakładamy to serum Revox Just Vitamin C, 20% kwasu askorbinowego. Na to nakładamy krem i krem z filtrem, bądź zamiast kremu pielęgnacyjnego od razu SPF. Codziennie na dzień. I w nocy, kiedy nie stosujecie kwasu tranexamowego, czyli jak stosujecie kwas tranexamowy poniedziałek, wtorek, środa, to czwartek, piątek, sobota, niedziela na noc stosujecie to serum. Skin Cyklopedia Matrixyl właśnie jest blokujące mediatory stanów zapalnych, które bardzo silnie rozjaśnia, przebudowywuje skórę, przebudowywuje syntezę kolagenu, czyli właśnie namnażanie komórek i regeneruje naszą skórę bardzo intensywnie. I ten produkt stosujecie w nocy, pozostałe bez kwasu tranexamowego. Także reasumując, powtórzę Wam jeszcze raz, żebyście dobrze zapamiętali. Wieczorem, poniedziałek, wtorek, środa, myjecie buzię żelem, nie nakładacie żadnego toniku i na twarz Mi Plus Tranexamic Acid. Możecie po godzinie dwóch nałożyć krem, ale on osłabi działanie, więc rekomenduję stosowanie sauté. I jak najbardziej jest ok. W pozostałe dni codziennie Revox Vitamin C, kwas askorbinowy 20%, oczywiście po krem pielęgnacyjny i SPF bądź sam SPF. Także wiecie. I teraz czwartek, piątek, sobota, niedziela w nocnej pielęgnacji, kiedy nie używamy kwasu tranexamowego, Skin Cyklopedia Matrixyl 10%, serum z Matrixylem blokujące mediatory stanu zapalnego. I taka kuracja powinna trwać 3 miesiące. I powiem Wam tak, jeżeli macie utrwalone przebarwienia, to ta pielęgnacja będzie taką pielęgnacją dla Was
przygotowawczą do walki rozszerzonej, która będzie na niedługo na kanale, ponieważ dla osób z mega utrwalonymi przebarwieniami mam również już przygotowaną artylerię, która skutecznie z tym będzie walczyła i efekty będą tak spektakularne, że to się w głowie nie mieści. Także jeżeli macie utrwalone przebarwienia i nie chcecie czekać na to kombo, gdzie będę Wam przedstawiał silniejszą terapię, to na przygotowanie skóry do tej silniejszej terapii jak najbardziej to kombo. Ono przygotuje Waszą skórę do mocniejszego działania redukcyjnego i dodatkowo silnie zastymuluje syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, silnie zregeneruje skórę, pogrubi skórę i naprawi i odnowi i ją genialnie przygotuje do odnowy, do mocniejszej walki. Ale jeżeli macie oczywiście przebarwienia nieutrwalone, bądź malutkie te przebarwienia są, jeszcze nie są tak napigmentowane melaniną, to to kombo skutecznie się rozprawi. Mamy tutaj w każdym z tych produktów mamy potężną dawkę antyoksydantów. Substancję keratolityczną aktywną mamy tutaj, czyli tranexamic acid, który właśnie będzie odpowiadał nam za złuszczanie. Kwas askorbinowy, który rozjaśnia. I matrixyl, który blokuje mediatory stanów zapalnych. Bierzcie pod uwagę to, że w trakcie stosowania kwasu tranexamowego zero peelingów enzymatycznych, zero jakichkolwiek peelingów, zero jakichkolwiek kwasów i zero kuracji retinolem. Jeżeli decydujecie się na kurację retinolem, to stosujecie retinol, zero innych kwasów. Jeżeli decydujecie się na kwas tranexamowy, zero innych kwasów i zero retinolu. Jeżeli z retinolu bądź z innych kwasów chcecie przejść na kurację, którą Wam dzisiaj pokazuję, 7 dni przerwy, możecie zaczynać. Nie mieszać, nie łączyć. Po pierwsze, wtedy, jeżeli byście mieszali i łączyli to z czymś innym, o czym w zupełności nie wiem, nie daję Wam gwarancji efektu. Nie daję Wam gwarancji, że nie uszkodzicie sobie bariery lipidowej i nie pogorszycie sobie stanu skóry. Także pielęgnujmy skórę zgodnie z jej harmonią i przystosowanymi kombami pielęgnacyjnymi, które w rewelacyjny sposób wpływają na poprawę kondycji skóry, silnie ją regenerując, odnawiając, rekonstruując. Stosując te trzy preparaty, mamy tak naprawdę zachowaną, silną prewencję przeciwzmarszczkową, redukcyjną na przebarwienia. I teraz powiem Wam tak, w przypadku skincyklopedii można domknąć każdym kremem i Revoxa z witaminą C też można domknąć każdym kremem. Tutaj nie ma żadnych interakcji. Także jak najbardziej to kombo wykazuje właściwości silnie przeciwzmarszczkowe, redukcyjne, wyrówna koloryt skóry, rozjaśni przebarwienia, pogrubi Waszą skórę, zadziała silnie stymulująco na produkcję kolagenu, elastyny, fibroplastów, czyli Wasza skóra zostanie gruntownie uodporniona, gruntownie wzmocniona, dojdzie do odbudowy BHL, dodatkowo będzie silnie zregenerowana i delikatnie złuszczana, bardzo silnie oddziaływującym składnikiem aktywnym na przebarwienia, na powstrzymanie melanodezy, czyli do produkcji nadmiernej melaniny, czyli kwasem tranexamowym. Ponieważ kwas tranexamowy skutecznie blokuje namnażanie się melaniny, także co za tym idzie ewentualna możliwość pogłębiania się przebarwień. Także stosując kwas tranexamowy nie dochodzi w żadnym stopniu do pogłębiania się przebarwień, ponieważ kwas tranexamowy w pełni to wstrzymuje. Dodatkowo matrixyl blokuje mediatory stanu zapalnego i pogrubia skórę, silnie ją stymuluje, kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, no i witamina C bardzo silnie rozjaśnia skórę, regeneruje, pogrubia, działa przeciwzmarszczkowo, antyoksydacyjnie i stymuluje produkcję kolagenu. Także mamy tak naprawdę w kombach pielęgnacyjnych wszystko, także jak najbardziej w pełni Wam je rekomenduję, pod nim się podpisuję i mam nadzieję, że Wy próbujecie. Także na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Serdecznie Wam dziękuję za obecność i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.